Aktualności, wydarzenia, samorząd i gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie wójcie, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja w gminie Kamienna Góra z uchodźcami? No, sytuacja jak w każdej gminie w Polsce jest dynamiczna. Łącznie w Polsce, tak jak wczoraj widziałem w serwisach informacyjnych, ponad 2 miliony 100 uchodźców znajduje się na terenie Polski. To jest o tyle czasami taka abstrakcyjna ilość, abstrakcyjna liczba, o ile nie popatrzymy rzeczywiście, jak to w naszych gminach wygląda, bo chyba nie ma gminy w Polsce, w której nie ma tych ludzi, którzy uciekają przed działaniami wojennymi, zbrojnymi na swojej ojczyźnie. I rzeczywiście w naszej gminie również są zauważalni już uchodźcy z Ukrainy. Mamy zarejestrowanych na dzisiaj już 115 osób, z czego część, w większości tej liczby znalazło schronienie w prywatnych domach, za co serdecznie z całego serca dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom, którzy udzielają takiej pomocy. Wczoraj dojechała kolejna 10-osobowa grupa z Wrocławia, która zamieszkała od wczoraj w Świetlicy Wiejskiej w Przedwojowie. I tam rzeczywiście mamy już 16-osobową grupę. W zeszłym tygodniu, powiedzmy w tej pierwszej fali, przyjechała 6-osobowa grupa, no teraz kolejne 10 osób. To jest zróżnicowana grupa, głównie kobiety, ale są też i dzieci. Mierzymy się tutaj z bardzo różnymi problemami, bo to są też ludzie, którzy są chorzy, którzy mają pewne schorzenia, które trzeba no, tutaj leczyć. Od każdej takiej osoby pobieramy taki wstępny wywiad medyczny tłumaczony i staramy się otoczyć te osoby opieką. Te osoby zgodnie ze specustawą o wspieraniu właśnie uchodźców podlegają obowiązkom pewnym, czyli muszą mieć nadany numer PESEL, muszą się zarejestrować i rzeczywiście połowa już tej grupy, która mieszka na terenie naszej gminy, dopełniło tego obowiązku. 55 osób ma już nadany numer PESEL. W związku z tym no, mogą już i podlegać opiece zdrowotnej i dzieci mogą chodzić do szkoły. Również mogą być beneficjentami różnych świadczeń socjalnych, finansowych, a tutaj też o tym kilka słów powiem, ponieważ no, żeby móc złożyć wniosek oprócz numeru PESEL trzeba mieć też konto bankowe. No i resztę formalności dopełnia się w naszym gminnym ośrodku pomocy społecznej. Czyli to są świadczenia 300 zł na start, o tym mówi specustawa. To są też świadczenia rodzinne oraz 500+ na każde dziecko, tylko tutaj wniosek należy złożyć już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do ZUS-u. Dzieci, które przebywają na terenie naszej gminy, to jest już prawie 30 dzieci, uczą się już we wszystkich naszych placówkach, najwięcej w Krzeszowie i w Pisarzowicach i rzeczywiście szkoły stanęły też na wysokości zadania, starają się tych dzieci bardzo szybko integrować. Raczej nie są to grupy tylko i wyłącznie ukraińskie, raczej staramy się te dzieci też integrować z klasami polskimi, żeby jak najszybciej no, mogły ten etap wdrożenia, powiedzmy, do życia w obcym kraju przejść jak najmniej boleśnie. Mamy konto bankowe, przypominam o tym, ponieważ część osób o to pyta. Na tym koncie bankowym dedykowanym ukraińskim uchodźcom mamy uzbieranych już ponad 18 tysięcy złotych i będą to środki, póki co jeszcze nie są angażowane, ale będą to środki na takie wydatki, które nam samorządowi ciężko jest pokryć, czyli na przykład lekarstwa dla osób tutaj przybywających, czy jakieś specjalistyczne potrzeby, czy rehabilitacyjne, zdrowotne. No, wspólnie z Centrum Kultury w ubiegły weekend udało nam się zorganizować przepiękny koncert Sercem z Ukrainą, do którego zaprosiliśmy lokalne zespoły. Kilkugodzinny koncert charytatywny, na który zbieraliśmy do puszki pieniądze
właśnie na ten cel. Udało nam się zebrać ponad 5 tysięcy złotych i za te pieniądze będziemy mogli kupić środki medyczne, artykuły opatrunkowe, które wyślemy do szpitali polowych na Ukrainie. Komunikat mam dla mieszkańców, którzy pod swój dach przyjęli uchodźców. Zmieniła się optyka rządu, bo pierwotnie jakby osoby fizyczne nie mogły liczyć na wsparcie finansowe. Ta specustawa zmieniła te podejście i osoby prywatne będą mogły zwrócić się o refundację części kosztów. Ministerstwo określiło tą wysokość na poziomie 40 zł od osoby za każdy dzień. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że ta refundacja będzie możliwa wówczas, jeżeli osoba, która przyjmuje do siebie pod dach, zabezpiecza również nie tylko zakwaterowanie, ale również wyżywienie. Ta obsługą tych wniosków będą zajmowały się gminy czy GOPS-y. W naszym przypadku taki wniosek należy pobrać z strony naszej internetowej. Wniosek jest dostępny wszędzie, jest bardzo prosty. Wniosek należy złożyć u nas do Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z ustawą mamy 30 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale myślę, że zrobimy to wcześniej. Na pewno będzie wydana decyzja wójta w tej sprawie, akceptująca ten wniosek i z pewnością część tych obiektów będzie podlegała jakiejś takiej, no może nie kontroli, ale lustracji, żeby sprawdzić w terenie, czy rzeczywiście tam przebywają osoby i w jakich warunkach te osoby przebywają. Wówczas będą Państwo bezpośrednio na konto otrzymywali refundację tych pieniędzy, bo jest to również z Państwa strony bardzo duże finansowe też obciążenie i należy to zrozumieć, że przynajmniej ta część będzie podlegała zwrotowi. Chciałem poinformować również, że nadal prowadzimy zbiórkę darów, ponieważ osób nam przybywa, więc i potrzeb mamy coraz więcej. W tym momencie szczególnie potrzebujemy chemii gospodarczej, proszków do prania, płynów do prania, do płukania, środków, artykułów higienicznych, kosmetyków, również bielizny. Zbliża nam się okres wiosenny, a należy pamiętać, że te osoby, które uciekały kilka dni, kilka tygodni temu, no, uciekały w strojach zimowych, w ciuchach zimowych, więc na pewno będą potrzeby związane z ciuchami, z butami, ale tutaj prosiłbym bardzo, żeby wstrzymać się z tą pomocą. Będziemy publikować na naszych stronach konkretne rzeczy, które będziemy dla konkretnych osób potrzebowali. Tą zbiórkę darów, tych rzeczowych, prowadzimy w Urzędzie Gminy, w naszych domach kultury, w Krzeszowie, w Pisarzowicach oraz w inkubatorze przedsiębiorczości. Na koniec, drodzy Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować po raz kolejny. Robię to w każdym momencie, w każdej okazji, kiedy mogę jakby opowiedzieć o tej sytuacji z Ukraińcami, z uchodźcami, bo rzeczywiście bez Państwa pomocy sam urząd, sam samorząd niewiele by zrobił. To czasami Państwo i wolontariusze, i przedsiębiorcy, osoby fizyczne, mieszkańcy, to Państwo pokazujecie, jak tą pomoc skutecznie też realizować. To Państwo nam czasami wytyczacie kierunki, za którymi nadążamy i bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też naszym strażakom, którzy na świetlicy w Przedwojowie opiekują się w nocy tymi ludźmi. Codziennie tych naszych uchodźców pilnuje dwuosobowa ekipa z kolejnych jednostek, bo tak się wymieniają rotacyjnie, więc ci ludzie mogą spać bezpiecznie, a ja też jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo uchodźców na terenie naszej gminy śpię bezpiecznie, bo wiem, że to są strażacy, którzy mają też przeszkolenie ratownicze. Także bardzo, bardzo dziękuję. Będę, drodzy Państwo, o kolejnych informacjach przekazywał je na bieżąco w kolejnych komunikatach. Proszę śledzić naszą stronę internetową, Facebooka i myślę, że wspólnie z Państwem na pewno pomożemy tym ludziom i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, że będą się czuli tutaj dobrze, może nie tak jak u siebie w domu, ale dobrze. Dziękuję bardzo.
To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.